Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie, przypominam oczywiście o konkursach dla osób, które z kodem CROXY wpłacają 5 dyszek, wpłacasz i masz szansę wygrać któregoś z tych skinów, no ale możesz też 25, to jest 40, 30. Skinów naprawdę jest do wyboru, do koloru, więc zapraszam oczywiście serdecznie do zabawy na CSGO Skinsie osoby pełnoletnie. Jak oczywiście kodu CROXY chcesz użyć i zyskać 10% więcej i skrzyneczkę na start za free, no to logujesz się z linku z opisu, bądź klejesz oczywiście ten magiczny zielony guziczek, no i wpisujesz tutaj kodzik CROXY przez 2x i masz wtedy oczywiście 10% więcej i skrzyneczkę na start, tak jak oczywiście powiedziałem. A my mamy 15 chyba koła z tego co zobaczyłem, więc próbujemy dzisiaj trafić AWP Dragon Lore. Zobaczmy sobie ją. 6 takich skrzynek, 8500, ale jako już jest nowy tryb, no to zagramy sobie ją i liczymy oczywiście, że albo ja, albo mój przeciwnik tą dealerkę trafi, bo wtedy oczywiście wartość jej idzie na nas dwóch. Więc nawet jak i samu trafi, to ja też coś dostaję z niej, tak? A jako już tutaj najtańsza dealerka kosztuje 20 tysięcy, no to nawet jeżeli i samu ją trafi, no to 20 tysięcy na dwa, no to mamy po 10 koła na łebka, więc na taki deal mogę pójść. Tak? No jest to na pewno lepsze rozwiązanie, jeżeli samu miałby trafić tą dealerkę i ja miałbym potem płakać, że jej nie trafiłem, bo nie wziąłem na przykład Underdoga albo coś takiego. Trzy skrzynki jeszcze przed nami, no jest Dragon Lorka, ale ja ją... Oj! Wow! 60 koła! Najdroższa możliwa sztuka, stary, w Factory New AWP Dragon Lore! 60 tysięcy, ale ja muszę się tym podzielić, stary, to nie, no i patrz! I zamiast 60 dostanę 30 koła, znaczy... To i tak jest w ciulpęgi, tak? Ja nie mogę. 30 koła udało nam się wygrać. No fantastycznie ten odcinek zaczynamy. O coś takiego chodziło. No ale szczerze miałem nadzieję, że to właśnie i samo trafi tą dealerkę, no bo tak to no właśnie musiałem się podzielić. No jak ktoś generalnie nie lubi się dzielić, no to ten typ ewidentnie nie jest dla niego, tak? No ale ściągałem stone. Myślę, że możemy zakręcić sobie teraz ją na trybie podboostowany. No ja już jak tutaj ciutkę większy zastrzyk dostanę gotówki, no to już mnie odkleja, tak? No nie będę mówił, że nie. Oczywiście giveaway na skina, jak chcesz wygrać, no to sub dzwonę, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, na Discord dołącz, no i oczywiście użyj kodu CROXY na CSGO Skinsie, jak osobą pełnoletnią jesteś. No i przypomnę oczywiście, że osoby wpłacające mogą wygrać kosę, mogą wygrać rękawiczki i tam parę innych pięknych skinów. Jak oczywiście uda ci się wygrać, to po wpłacie na całym ekranie wyświetli ci się powiadomienie z prezentem, że udało ci się skina wygrać. No ale tutaj no niestety, no mogłem zagrać ten tryb w sumie właśnie shared, no nie pomyślałem, tak? Lekko tutaj uniosłem się chwilą, nie będę mówił, że nie, no i tak naprawdę na własne życzenie dostałem na dziurę jeszcze... Ile? 3 tysiące? Miliony, stary! Patrz, nie dość, że 10 koła wygrał, to jeszcze 3 miliony tokenów dostał. Przecież 3 miliony tych tokenów case battle'owych, to jest stary... Nie wiem, to są dwa takie... Butelki, stary, co tu się wydarzyło? No powiem tak, no budżet został naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno uszczuplony. Nie podoba mi się to oczywiście, dlatego ja tu melduję się na kolejną skrzynkę, tym razem skrzynkę Ofrenda. 5 takich sztuk kosztuje nas 15 koła, więc zapytasz, Kroko, czy to nie jest trochę przesada? No jest, no ale ja lubię takie odklejone decyzje. Pamiętaj, że jak decydujesz się zagrać, to za tyle, ile możesz stracić, bo skrzyneczka nie zawsze musi oddać. I myślę, że przed chwilą byłem tego najlepszym przykładem, no ale tutaj już talonik 4000, wczoraj też tam się udało go trafić, no ale właśnie, no bitwa kosztuje 15 koła. Nie, to jest arabeska, stary, to jest arabeska za 12 koła. No i patrz, dlaczego tutaj... O kurwa. Powiem tak, dobra, never mind. Bardzo dobrze, że nie zagrałem trybu shared, no ale zobaczmy ostatnie skrzynia. Powiem tak, tutaj jest 30 koła, no lekką ręką. Zobaczmy ostatnie otwarcie, MK Fate jeszcze. Dzień dobry, 20 koła, 32 tysiące, pik, pik! No powiem tak, naprawdę to, co my dzisiaj gotujemy, to jest coś fenomenalnego, stary, no naprawdę. Ja bym tutaj... A tu była ta najdroższa event. O kurka. No powiem tak, no to naprawdę nieźle mi odkleiło. 3 takie. 9 tysięcy. Szybki typ. M9 Fate. No, na plus tysiaczek. Zobaczmy jeszcze raz. O Jezu. Jeszcze jeden taki strzał, okej? Okay? Jeszcze jeden. Ostatni. I zobaczmy. No jest arabeska. Jest to na plus. Jeszcze jedno. Dźwięki Fate. Co? Ja myślałem, że tu 10 koła będzie. O kurka. Ej, tu jest mocno. Ho. No powiem tak. To, co my dzisiaj gotujemy, to jest naprawdę... I patrz, kolejny tutaj karamcik Fate. O Jezus Maria. Ty, poczekaj, czekaj, czekaj, bo tutaj... Nie! 10 koła
jednym kliknięciem, stary, tak naprawdę poszło. Powiem tak, 25 tysięcy zostało. Myślę, że to jest idealny moment, żeby dzisiejszy odcinek zakończyć.